Witajcie. Marcin nagrał na swoim kanale Fals Ciekawy Świata film o tym, jaki dowód przekonałby go do istnienia Boga. No i niejako wywołał mnie do tablicy w tym filmie, więc czuję się w obowiązku, żeby na to odpowiedzieć. Więc dzisiaj takie szybkie, krótkie wideo, gdzie rozprawię się z tym, jaki głupot on tam nawygadywał. No bo co tu jest nie tak w tym rozumowaniu Marcina? Aha, oczywiście w karcie wyskakuje link do filmu Marcina i należałoby go obejrzeć wcześniej. Nie chce mi się tutaj wklejać fragmentów, to ma być szybka odpowiedź, więc będzie szybko, bez zbędnego montażu. Więc dam wam chwilę, obejrzyjcie najpierw film Marcina, a potem wróćcie tutaj. Już? Obejrzane? No to lecimy z tematem. Mówisz, Marcinie, podając przykład tutaj Pawła z Tarsu, gdzie sobie tam oślepł, usłyszał głos, nie, kim ty jesteś, jestem Jezusem. No to cóż, a ja jestem, kuźwa, skrzyżowanie Elvisa Presleya i Napoleona. Dalej mówisz, że ten twój Bóg, ukazujący się logiczny i tak dalej, no osobowy, który by ci się pokazał, no byś się z nim pogadał, pokazałby ci, jak stwarzał świat. To powiedz mi, w jaki sposób miałby ci to pokazać? Bo to jest właśnie to, czego ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić. No nie wiem, prawdopodobnie musiałby ciebie też uczynić Bogiem, no bo żeby to obserwować, nie mógłbyś być dalej człowiekiem, bo w sytuacji, kiedy dopiero jest stwarzany świat, nie mógłbyś istnieć, bo nie byłoby świata, powietrza i tak dalej, no nie byłbyś w stanie żyć, więc nie wiem, jak sobie wyobrażasz to, żeby ci to pokazał. A jeżeli prezentowałby ci jakieś różne przedziwne cuda, no cóż, nie wyłączyłbym swojego wrodzonego sceptycyzmu, nie potrafiłbym. No nadal powiedziałbym, iluzjoniści też tak potrafią, co, że przeszedłeś przez ścianę, Copperfield, kurna, przeszedł przez mur chiński, że tam coś tam zrobiłeś, no inni też lewitowali. Chociażby ten, Russell, tylu miał różnych, którzy mieli udowodnić, że umieją tworzyć cuda i demaskował wszystkich po kolei. Ostatecznie twój argument sprowadza się po prostu do tego, że musiałbym po prostu uwierzyć, że to jest Bóg. Bo okej, twój sąsiad bez oka, ze spawarką i kotem w kolorze mało spotykanym na co dzień, no... Jestem w stanie sobie wyobrazić, że coś takiego by mogło istnieć, bo widywałem już ludzi z jednym okiem. Widywałem spawarki i widywałem koty w życiu. Bogów nie. Więc jeżeli pokaże mi się ktoś i powie, że jest Bogiem, no to jaką ja mam metodę weryfikacji, że mówi prawdę? Na jakiej podstawie mam mu uwierzyć? No, muszę najpierw mu uwierzyć, żeby potem na bazie tego przedzałożenia, że tacy ludzie, takie istoty jak bogowie istnieją, no, po prostu istnieją i on jest jedną z tych istot. Inaczej to ja nie mam żadnego sposobu, żeby jakoś się dowiedzieć, czy to jest Bóg, czy to jest, nie wiem, kosmita z umiejętnością telepatii, czy bardzo dobry iluzjonista, a może po prostu jestem, nie wiem, pod wpływem jakichś środków, które mi zaaplikował w gazie, który właśnie rozpylił w tym pomieszczeniu. A może jednak faktycznie jesteśmy tymi mózgami słoiku, tyle że tym razem ktoś zaaplikował mi troszkę inną porcję elektrowstrząsów niż zazwyczaj. Więc jeżeli pytasz mnie, jaki dowód sprawiłby, że uwierzyłbym w Boga, no cóż, to jest kwestia wiary. Więc dowód tutaj nie jestem w stanie po prostu sobie wyobrazić, czy mógłby istnieć jakikolwiek dowód. A już na pewno taki, który przekonałby akurat mnie. Ale przeanalizujmy to, co zarzucasz, czyli nieuczciwość intelektualną takiej postawy. Tak swoją drogą, jak ma być drama, niech będzie drama. Co z ciebie kuźwa za nihilista, że zakładasz, że istnieje taki dowód, który by cię przekonał i porzuciłbyś swój sceptycyzm? Ale mieliśmy mówić o warstwie intelektualnej, o warstwie uczciwości intelektualnej i jaki ja bym tutaj widział model na to, żeby być uczciwy intelektualnie w tej sprawie. No to tak, myślę, że sensownym założeniem byłoby to, żeby założyć, że istota wszechwiedząca i wszechmogąca no, znałaby taki sposób, znałaby taki dowód, który by mnie przekonał, mimo że ja nie jestem w stanie go sobie wyobrazić. On jest nie tylko w stanie go sobie wyobrazić, ale jest w stanie go wykonać, stworzyć, nie wiem, cokolwiek. Więc są tylko dwie opcje, no bo jak widzimy, tego nie robi. Czyli nie robi tego, bo nie może, no ale to wtedy nie jest wszechmogący, no to trochę kiepsko, tak? A zakładamy, że wszechmogący jednak jest, no to w takim razie nie chce. I pytanie, dlaczego nie chce? No to nie chce dlatego, że to nie zależy od niego. On szanuje moją wolną wolę, więc... To nie on musi chcieć, żebym ja uwierzył, tylko ja muszę chcieć uwierzyć. I wtedy on jest w stanie tak, ja chcę, on i się dzieje. I tu bym widział pole do nieuczciwości intelektualnej,
No bo ta nieuczciwość intelektualna będzie wtedy, kiedy ja zdecydowanie nie chcę, upieram się nie wierzyć. Jeżeli jestem otwarty na to, że po prostu nie wiem, jaki dowód by mnie przekonał, a nie twardo stoję na stanowisku, że żaden mnie nie przekona, no to jestem nadal uczciwy intelektualnie. Jeżeli twierdzę, że nie ma takiej opcji, Bóg nie istnieje, nic mnie nie przekona, nawet nie próbujcie ze mną rozmawiać, no to to już jest nieuczciwe intelektualnie. Ale tylko to. A nie to, że nie wiem, co mogłoby mnie przekonać. I to by było tyle w dzisiejszym odcinku takim na szybko. Pamiętajcie o łapce w górę, a Faustowi możecie dać łapkę w dół, no bo pierdzieli głupoty w tym temacie. A tak serio, no to nie róbcie czegoś takiego. Możecie napisać mu komentarz, co o tym sądzicie, możecie pozdrowić go ode mnie, ale nie hejtujcie. Ja nie z tych, co nasyła swoich widzów na inny kanał, bo ponoć się takie rzeczy dzieją, na przykład na jakichś live'ach na Twitterze, co jest szczególnie zabawne. Ale ponoć dramy się dobrze oglądają, więc może niech będzie drama, może się coś z tego urodzi. Udostępnijcie ten film znajomym, zwłaszcza takim, którzy właśnie tego typu pytaniami próbują zażyć ateistę, próbując mu wcisnąć, że a, bo widzisz, bo ty twierdzisz, że ty nie wiesz, co by cię przekonało, no to ty jesteś nieuczciwy intelektualnie. No właśnie nie, właśnie jestem uczciwy intelektualnie. Jeżeli dałbym swoją drogą, tak jeszcze, no może nie będzie to koniec materiału, bo jeszcze mam jedną myśl. Właśnie nieuczciwe intelektualnie byłoby wskazanie tego, że to i to by mnie konkretnie przekonało. O, nie dzieje się, o, Boga nie ma. Mam dowód, bo podałem, on jest wszechwiedzący, tak na pewno słyszał, że stwierdziłem, że to by mnie przekonało, a on tego nie zrobił. No frajer, nie ma go, się nie stara, a miałby kolejnego wyznawcę, tak? Właśnie tylko postawa niewiedzy może prowadzić do jakiegokolwiek rozwoju, do jakiejkolwiek nowej wiedzy. Zakładanie, że wiemy, co mogłoby nas przekonać do zmiany zdania, zakłada poszukiwanie tego czegoś, co by nas przekonało do zmiany zdania, i zablokowanie zmiany zdania pod wpływem czegokolwiek innego. To jest właśnie nieuczciwe intelektualnie. Tymczasem ja byłem ja, wy byliście... Pamiętajcie, jeżeli porzucicie nihilizm, to pozostanie wam już tylko wiara. Choćby w to, że wiecie, co by was przekonało do tego, że Bóg istnieje.